oddziale przemysłowym jest humanitarny. W przypadku boju indywidualnego powstało mylne wyobrażenie, że jest on bardziej okrutny od wykonywanego metodami tradycyjnymi z ogłuszeniem zwierząt. Szacuje się, że czas mijający od momentu cięcia do utraty przez zwierzę świadomości to około 2 sekundy. Przeprowadzono badania z udziałem lekarzy weterynarii, które potwierdziły te dane. Wydaje się zatem zasadne, że nie stosuje się w tym przypadku dodatkowego zabiegu ogłuszania. Istnieje wręcz prawdopodobieństwo, że tego typu nadprogramowe zabiegi... wody czy też przerobienia obecnych budynków. Technologia nowoczesnych porządówek czyścienia przy trzodzie drewnej opiera się na utrzymywaniu przez pewien okres czasu maciorów roślin w tak zwanym miażdżu, tak zwanej porządówce, które też jest formą budynku. Eksporterem zdobił się kraj w Unii Europejskiej. Wartość eksportu zdobił wyniosła w 2019 roku blisko 13 miliardów złotych, z czego 40% to mięso z uboju bez ogłuszania. Producenci zdobył kupują zboża paszowo od rolników prowadzących wyłącznie roślinną produkcję towarową. W sytuacji wejścia w życie zakazu uboju religijnego nastąpi co najmniej 30% redukcja zatrudnienia. W przypadku niektórych zakładów przekroczy to 70%. Trzeci punkt. Wzrost kompetencji organizacji prozwierzętych, co nam się wszystkim najmniej chyba tutaj podoba. Nie zgadzamy się również z innymi zapisami ustawy, w tym z możliwością swobodnego wejścia na teren gospodarstw przedstawicieli organizacji prozwierzętych. Gospodarstwo rolne to zakład pracy, który musi funkcjonować w rygorze bioasekuracji, podobnie jak wszystkie zakłady branży rolno-spożywczej. Zdrowie publiczne oraz kwestie sanitarne i weterynaryjne muszą być tutaj nadrzędne w stosunku do innych spraw.
Niemcy nie dadzą teraz jakiegokolwiek rezultatu. We wtorek idziemy do Warszawy, więc wszystkich chętnych, którzy tutaj są, którzy znajomy chętnych, zapraszamy się do zapisywania. Czy tutaj do Arka, on też na Facebooku udostępnił swój numer telefonu, autokar pojedzie z Pakosławia, czy też u nas można tu się zapisywać, dzwoniąc do mnie lub tutaj do biura powiatowego w Rawiczu. Na tą chwilę zbieramy dwa autokary, jeżeli będzie więcej chętnych, to jak najbardziej zbierzemy i trzeci wspólną grupą pojedziemy na Warszawę, gdzie mam takie deklaracje, że naprawdę spora siła będzie właśnie w Warszawie.